Chciałbym, abyśmy w nawiązaniu do poprzedniej lekcji użyli takiego narzędzia Webpack po to, żeby właśnie wszystkie moduły złączyć w jeden wyjściowy plik. Ja o narzędziu Webpack szerzej mówiłem w innym kursie, na przykład w kursie ekosystem JavaScript. Teraz po prostu tylko tak dość szybko, sprawnie chciałbym Ci pokazać, jak to w praktyce działa. I jak to w praktyce przede wszystkim rozwiązuje ten problem zdefiniowany w lekcji poprzedniej? Narzędzie Webpack dostępne jest pod takim oto adresem: webpack.github.io. Zaraz go zainstalujemy, tylko pamiętaj o tym, że musisz mieć u siebie zainstalowane wcześniej środowisko Node.js. Jak w ogóle działa Webpack? Przypomnijmy sobie, z czym mamy do czynienia. Tutaj ładowany jest plik main.js i on tutaj importuje moduł. No i mamy ten problem, że moduły są po prostu tak jakby rozdzielone na osobne pliki, i przez to niepotrzebnie zwiększa się ilość żądań. Oczywiście, jeden moduł ładowany do aplikacji to nie jest wielki problem, ale jeśli tych modułów byłoby 10, 20, 40, no to wtedy rzeczywiście miałoby to spory wpływ na czas ładowania naszej aplikacji. Dlatego chcę to złączyć w jeden wyjściowy plik JavaScript. Od czego zaczniemy? Od instalacji tego narzędzia WebPack. Tutaj przeszedłem do katalogu, w którym aktualnie pracujemy. NPM install globalna instalacja i po prostu narzędzie nazywa się Webpack. Poczekajmy chwilkę, to jest kwestia 10 może 15 sekund. Za chwilę będziemy już mogli z tym narzędziem pracować. No jest to narzędzie bardzo ciekawe. Ono potrafi dużo więcej niż samo takie łączenie plików JavaScript, no ale ja skupię się oczywiście tutaj na tej funkcjonalności, która nas interesuje. Dobrze, clear. I co będziemy teraz potrzebowali? Będziemy potrzebowali w naszym katalogu takiego pliku konfiguracyjnego, w, w którym wskażemy nasz plik wejściowy. To będzie nasz główny plik main.js. I wskażemy także, gdzie zostanie zapisany plik wyjściowy z tymi wszystkimi połączonymi modułami. Rozpocznę więc tutaj od polecenia new file, właśnie w tym katalogu 10. Plik będzie się nazywał tak. Webpack.config i rozszerzenie JavaScript, czyli JS. Co nam będzie potrzebne? Tutaj muszę zaimportować taką zmienną, która nazywa się PEF. O, var PEF, require PEF. PEF to jest taki moduł tego środowiska Node. Tutaj przy okazji jeszcze widać, że mamy właśnie require, czyli coś jakby. Właśnie takiej modułowej struktury, ale w sposób typowy dla środowiska Node.js. To nie są takie typowe moduły ES6. W każdym razie mamy zaimportowaną naszą zmienną PEF. I teraz tak mamy tutaj module exports. No i musimy tutaj stworzyć taki obiekt konfiguracyjny. Entry pierwsza rzecz to będzie po prostu nasz plik. Kropka ukośnik, i to jest nasz główny plik JavaScriptu main.js. Teraz podaję tutaj drugi klucz, output, i tuż tu będę musiał dodać kolejny zadzierżony obiekt. Najpierw muszę zdefiniować file name, czyli jaka będzie nazwa pliku wyjściowego, tego, który powstanie z połączenia dwóch plików źródłowych main oraz module. Na przykład nazwiemy sobie to powiedzmy bundle.js, czyli dosłownie taka paczka. Teraz jeszcze musimy wskazać, gdzie to będzie zapisane, ten plik wyjściowy. No właśnie po to tutaj zaimportowana została zmienna PEW, bo teraz PEW użyjemy. Metoda resolve i jako te argumenty musimy podać tak: dearname, przecinek i tutaj nic. Czyli po prostu będzie to zapisane. Dokładnie w tym naszym głównym katalogu. Żadnych podkatalogów w tym prostym przykładzie nie używam. Dobrze, to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten plik webpack.config.js. No mamy właśnie taki plik wejściowy i to będziemy wszystko budowali do tych plików wyjściowych, do jednego pliku wejściowego bundle. Bo main.js będzie jeszcze sobie tutaj importował ten plik z modułem, i dlatego to wszystko zostanie automatycznie złączone w ten plik bundle.js. Co teraz musimy zrobić? No, musimy po prostu uruchomić narzędzie Webpack z tego naszego wiersza poleceń. Webpack dodaję tutaj taką opcję config i po prostu jak nazywa się mój plik konfiguracyjny, muszę podać webpack config.js i tyle. Zatwierdzam naciskając klawisz Enter. Aha, tutaj źle wpisałem Webpack, a resztę sobie tutaj możemy skopiować. Uruchomimy ponownie. I gotowe. Mam tutaj podsumowanie. Te dwa pliki, module oraz main, zostały złączone w wyjściowy plik bundle.js, który ma tam rozmiar niecałe 3,5 KB. Czyli właśnie różne pliki źródłowe łączymy w jeden plik wyjściowy. Sprawdźmy to, jak to wygląda. Tak jest. Tutaj mam plik Bandle O. I tak to właśnie tutaj działa. Jeszcze takie pewne ważne uwagi. To rozwiązuje. Tak naprawdę dwa problemy za jednym zamachem. Raz, że mamy po prostu wszystko zapisane w formie takiego jednego wyjściowego pliku, a dwa, że tutaj są używane typowe rozwiązania ES5 w tym wyjściowym pliku, czyli zapewnia to taką modułową strukturę, która będzie poprawnie działała również w tych wszystkich starszych przeglądarkach, czyli tak jakby symuluje to po prostu tą obsługę modułów, które znamy z ES6, czyli wyjściowy kod będzie Zapisany jako ES5, a nie ES6, i dlatego praktycznie w każdej przeglądarce powinno to prawidłowo działać. A my w naszych plikach źródłowych możemy i tak używać tego nowoczesnego zapisu typowego dla ES6. No to teraz musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Skoro jest to teraz zapisane do wyjściowego pliku Bundle.js, no to teraz oczywiście jego tutaj musimy podpiąć do pliku Index bundle.js i koniecznie jeszcze jedna rzecz, muszę usunąć ten atrybut type z wartością module, czyli samo bundle.js tutaj pozostawiam, bo tego type module większość przeglądarek i tak nie będzie rozumiała. Rozumiane to było chociaż, tylko przez to Chrome Canary, z którego korzystaliśmy wcześniej, ale ja teraz już będę używał standardowej wersji Chroma, no i po prostu muszę to usunąć. W każdym razie mam wszystko złączone w ten wyjściowy plik bundle.js, mam chyba wszystko zapisane, no, i teraz wreszcie test tego, co nam się udało zrobić: Ctrl Shift i przechodzimy tutaj, odświeżamy. Tak jest, skoro te dwie wartości zostały do konsoli wyprowadzone, to wiem, że te moje moduły działają prawidłowo. To znaczy, działają prawidłowo, jeśli chodzi o ten źródłowy kod. Natomiast za pomocą narzędzia WebPack, my to i tak wszystko przerobiliśmy na taki kod kompatybilny z ES5. No i właśnie dzięki temu mamy tą funkcjonalność poprawnie zaimplementowaną, będzie to działało w zdecydowanej większości przeglądarek, no i będzie po prostu jeszcze jedna zaleta, że wszystkie pliki modułów, wszystkie pliki źródłowe zostaną połączone tylko w jeden wyjściowy plik, a dzięki temu uzyskamy jedno żądanie HTTP, no po to między innymi właśnie używamy takich narzędzi typu Webpack.